Witajcie wszyscy. Dzisiaj rozstrzygnięcie konkursu, chyba na które wszyscy czekali. Tak, wiem. Wzięło w nim masę osób. 2248 osób. To jest naprawdę spora ilość. Jak będzie wyglądało losowanie? Twój szczęśliwy numerek, ta sama zasada. Numerek, który wylosuje, po prostu wygrywa konto. Jeśli nie będzie takiego numeru, to wylosuje jeszcze raz. Ok, to szukamy. Numer 1201. Tak, wiem, niektórzy przesadzali trochę ze spamem, ale no cóż, trudno. Chcieli, niech sobie spamili. Zobaczymy, kto w ogóle wygra. Bo też jestem tego bardzo ciekawy i powiem wam, że tak jak widzę tych spamerów, to chyba to oni będą, bo jak tutaj jest, widzicie, cała strona praktycznie ich w niektórych przypadkach. Chociaż... numer 1221. Widzicie, jak jest ten? Pomiędzy jednym a drugim spamerem. Ja mam nadzieję, że ci spamerzy się nie obrażą, bo no po prostu nie mieli farta tym razem. Byłoby 1222 albo 1200 i wygrałby albo jeden, albo drugi. A tak to wygrał użytkownik o nicku PokeGames. No co tu dużo mówić, gratuluję i zapraszam po odebranie konta, tak? A spamerzy po prostu mogą sobie powiedzieć, że o, tym razem jednak nie było tego farta. Okej, jako iż ten film jeszcze trochę potrwa, dlatego postanowiłem was się zapytać, co powiecie na serię, która by była przedstawieniem postaci takich wszystkich od 1 do 99 poziomu oraz serię z Priva od 1 do 250 poziomu. Ja sobie Priva wybiorę sam, takiego, co wiecie, jest bardziej PvP niż jakiś tam PvM i bujanie się z levelem i tak dalej, więc to jest takie ten. Ja mam nadzieję, że ta seria pewnie wypali i zacznę ją robić niebawem. Okej, no to jeszcze raz muszę ci pogratulować, bo jak widzisz, no naprawdę przyfarciłeś nieźle. Okej, ja już na dzisiaj kończę. Zapraszam cię po odebranie nagrody i mam nadzieję, że zrobisz jakiś film i pochwalisz się nam, jak tobie idzie gra tą ninjom. Okej, piszcie, co sądzicie o pomyśle poprzednim i do zobaczenia.